Axila Wangeka, ja tak mówię nazwisko Axil Wangek, bo to jest jego prawdziwe tak naprawdę nazwisko, natomiast Slisa Ketso, Rungvisai, to jest ten przydomek, gdzie jest i gym, w którym trenuje, wiele innych rzeczy, takie bardzo, powiedziałbym, charakterystyczne dla zawodników z Tajlandii. 44 wygrane, 4 przegrane, 1 remis, 40 wygranych przed czasem. Mańkut z Tajlandii. Estrada jest praworęczny, a więc chociażby dlatego ta konfrontacja też powinna być bardzo ciekawa. $250,000 honorarium dla Wisaksila Wangeka, 100 tysięcy dla Estrady. No ale najważniejszy jest ten pas. Wangek zdobył go, wygrywając w Madison Square Garden z Romanem Gonzalesem 18 marca ubiegłego roku. Nie brakowało głosów, że to zwycięstwo było niezasłużone, że Gonzales został oszukany. Tam sędziowie punktowali 114, 112, 114, 112, 113, 113. Gonzales leżał na deskach w pierwszej rundzie. Wangek stracił punkty za uderzenie głową w rundzie szóstej. Ale teraz posłuchajmy Michaela Buffera. Serving the greater Los Angeles metropolitan area, 360 Promotions in association with Nakolong Promotions and Zanford Promotions proudly presents the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBC Super Flyweight Championship of the World. Sponsored by Degante, the official beer of boxing. Chavez win the right way. And on Cinco de Mayo, May 5th, live on HBO pay-per-view, the rematch the world has been waiting for, Triple G versus Canelo from T-Mobile Arena in Las Vegas. This contest is sanctioned by the California State Athletic Commission Chairman John Caravelli, Executive Officer Andy Foster, and the World Boxing Council President Mauricio Suleiman and Supervisor Bob Yellen. The three judges at ringside, Kathy Leonard, Dave Moretti, and Steve Morrow. And when the bell rings, your referee in charge of the action at the bell, World Championship veteran Jack Reese. And now, the officials are ready, the fighters are in the ring, and they are ready. Damas y caballeros, estamos listos. Attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! I za ten, proszę Państwa, okrzyk cały świat go kocha. Wszędzie Michaela Buffera zapraszają, aby zapowiadał największe walki. 115 pounds. His professional record, an outstanding one. 36 victories with 25 wins by knockout, only 2 defeats. From Puerto Peñasco, Sonora, Mexico, the challenger for the WBA flyweight champion of the world, El Gallo, Juan Francisco across the ring, his opponent fighting out of the red corner, wearing yellow with red, officially weighing in at 114.8 pounds. An outstanding record consisting of 43 victories, 39 by knockout. He has 4 defeats and 1 draw. From Sisaket and Bangkok, Thailand, the reigning, defending WBC Super Flyweight Champion of the World, Wisaksil Wangek, a.k.a. Swissaket Sorongvisa. Obaj pięściarze przedstawieni przez Michaela Buffera. Teraz
Na pierwszym planie zobaczymy sędziego ringowego Jacka Reesa. Niemal czajna stojąco, trzy knockdowny nie przerywają walki, mówię tylko o zasadach. Gąb nie chroni zawodnika w żadnej rundzie, tylko sędzia ringowy może przerwać walkę. W każdym momencie słuchajcie moich komend i dbajcie o własne bezpieczeństwo. I ta linia bezpieczeństwa, więc nie wolno być poniżej pasa. No, miejmy nadzieję, proszę Państwa, że to będzie czysty, piękny pojedynek, emocjonujący. Widać, jak naładowany jest El Gallo, kogut meksykański Juan Francisco Estrada. 27-letni Meksykanin, 28 skończy 14 kwietnia. Ostatni pojedynek stoczył z Carlosem Cuadrasem, którego widzieliśmy w poprzedniej walce 9 września ubiegłego roku. I wygrał jednogłośnie na punkty. Tym samym zapewnił sobie walkę o mistrzowski pas z Wisaksilem Van Gekiem. Tutaj historie o Van Geku przypominające lata młodości, kiedy pracował jako zbieracz śmieci, jak czasami musiał z tych śmieci wybierać pożywienie, żeby nie umrzeć z głodu. Oczywiście świetnie się sprzedają. Faktycznie był bardzo biedny, jak chociażby Manny Pacquiao. Podobna historia. No ale później zaczął boksować, tylko że te początki były fatalne, bo przecież Van Gek swój pierwszy pojedynek stoczył mając 22 lata, właśnie 21 z Akirą Yaegashin. Japończyk miał wtedy późniejszy mistrz świata na koncie 9 wygranych, tylko 2 porażki i Taj przegrał z nim w trzeciej rundzie. Kolejna walka przegrana przez knockout z Yushinem Yafuso i dopiero ta trzecia walka zremisowana pozwoliła mu uwierzyć, że w ogóle sens ma boksowanie dalej. I wtedy się nie załamał, nie rzucił kariery bokserskiej. A cóż mógł robić? Mógł dalej być zbieraczem śmieci. Ale to, że w takim stylu pokona Romana Gonzalesa, on już toczył walkę o Mistrzostwo Świata w 2014 roku z Carlosem Cuadrasem. Przegrał na skutek kontuzji rywala, walka została zatrzymana. Była punktowana 78-73, 77-74, 77-75, cała trójka dla Meksykanina. Później już tylko wygrywał z Orenem Pamą, Siman Yutakiem, Bobby Concepcionem, Jamie Gobelem, Ardi Tefą. No ale i tak te walki nie miały większego znaczenia. Dopiero ten pojedynek z Romanem Gonzalesem w Madison Square Garden w ubiegłym roku w marcu otworzył drogę znów do wielkich rzeczy. Zbyt nisko ten lewy hak bity na dół przez Van Geka. No, to teraz była potężna bomba. Potrafi Van Gek bardzo mocno uderzyć. 44 wygranych walk, 40 przed czasem, 82% współczynnik knockoutów. Estrada też dużo wygranych przed czasem, 66%. Z 36, 25. Widać, jak spokojny jest pięściarz z Tajlandii. 4 lata starszy od swego meksykańskiego rywala. Myślę, że siła fizyczna wyraźnie po stronie Van Geka. Zaczyna od Muay Thai, ale w Tajlandii to zupełnie normalne, to sport narodowy. Pierwsza runda za nami. No z pewnością te dwie wygrane z Gonzalesem, a szczególnie ta druga, kiedy znokautował swojego rywala w czwartej rundzie i pod dużym znakiem zapytania postawił dalszą karierę
pięściarza, który przecież przed tym pojedynkiem w nowojorskiej Madison Square Garden był na pierwszym miejscu listy najlepszych bez podziału na kategorie wagowe. A co ciekawe, Chocolatito przysłał pozdrowienia dla obu pięściarzy z Nikaragui, że życzy im wszystkiego najlepszego. Wahał się, czy nie zakończyć kariery po tej porażce z Wangekiem we wrześniu ubiegłego roku, ale ostatecznie zdecydował, że będzie walczył dalej. To pytanie, czy ta kategoria jest dla niego. To była już czwarta waga dla Gonzalez. Zaczynał od minimum, później junior, musza i wreszcie super musza. Estrada jako amator miał dobry rekord, 94 zwycięstwa, 4 porażki. Zaczynał boksować w wieku 9 lat, wychowany przez wujostwo, stracił rodziców mając 7 lat. W wieku 15 przeniósł się z Puerto Peñasco, gdzie się urodził, do Hermosillo. No i tam rozwinęła się jego kariera. Ale Meksykanie... To oczywiście nie jest regułą, bo są przypadki pięściarzy, którzy odnoszą również sukcesy na amatorskich ringach. Najczęściej bardzo szybko podpisują zawodowe kontrakty. To dotyczyło również Estrady. Widać, że ciosy Estrady nie robią wrażenia na Taju. Natomiast uderzenia Van Gecka jak najbardziej. No ale jak czysto trafia Estrada, to też może mieć problem Van Gecka. Pamiętajmy, on dwie walki przegrał przed czasem, tylko że to nie jest jakby najlepszy przykład, bo jak mówiłem, przegrał to w początkach swojej kariery, kiedy tak naprawdę po pierwsze spotkał się z bardzo dobrym pięściarzem, jakim była Akira Yagashi, a tak naprawdę jeszcze niewiele umiał. I właściwie nie miał tak naprawdę trenera. To były bardzo biedne początki pod każdym względem. No, teraz się potnął. Mądra, dobra decyzja Jacka Risa, że nie liczył. Nie było podstaw. Oczywiście publiczność za Estradą, trudno się dziwić. To jest miejsce na ziemi, gdzie mieszka dużo Meksykanów. Ale popełnił błąd w tym ataku Van Gogh, wykorzystał to Estrada, kilka razy trafił. Końcówka rundy na pewno dla Meksykanina. Troszkę zapewnie się poczuł Van Gogh. Nawet nie będę się silił na wymawianie nazwiska trenera pięściarza z Tajlandii. No będzie starał się prawdopodobnie Estrada tutaj sposobem pokonać Van Gogha w tym pojedynku, bo na taką przynajmniej w tej fazie, w pierwszej fazie pojedynku i z nim na wymianę w półdystansie chyba zbyt duże ryzyko. Trzecie starcie 12-rundowego pojedynku, którego stawką jest należący do Visakcila Van Gogha, pas WBC kategorii Superbusy. Bokser z Tajlandii mierzy 160 cm, Estrada nieco wyższy, 163.
No i jeżeli wierzysz tym informacjom, które mamy, 7 cm większy zasięg Meksykanina. To na pewno są argumenty atuty, ale nie najważniejsze. Stara się umiejętnie amortyzować te mocne uderzenia Vangeka Estrada. Bardzo czujny jest. Estrada stara się uciekać od tej mocniejszej lewej ręki rywala. Jeszcze nie może się wstrzelić, ale myślę, że jak złapie właściwy rytm, to będziemy oglądać bardzo dobry pojedynek, bo na razie jest sporo chaosu. Ale tak często bywa w walce zawodnika praworęcznego z Mańkutem. Się muszą wzajemnie do siebie dostosować, choć oczywiście przygotowując się do tej walki, Vangek na pewno walczył z zawodnikiem, sparował zawodnikami praworęcznymi, a Estrada z Mańkutami. No i znów teraz wydawało się, że dopadł Estradę Vangek, ale to było złudzenie. Umiejętnie porusza się w ringu Juan Francisco Estrada. No i teraz świetna akcja Meksykanina, lewy, prawy, ale nie szedł za ciosem, bo widział, że te uderzenie nie zrobiło większego wrażenia na mistrzu świata, tyle że to była dobra akcja, trafił Meksykanin. No to pytanie, kiedy zacznie dochodzić jego prawie bezpośrednio. Raczej nawet nie próbuje tego uderzenia Estrada. Mocnie ustawiony Vangek wydłuża ten dystans. Nie jest go łatwo trafić prawym bezpośrednim. Stąd na razie swoje akcje ofensywne Estrada konstruuje poprzez lewy prosty. To była, proszę Państwa, żona Juana Francisco Estrady. Pełna koncentracja w narożniku Meksykanina. Przysłuchuje się tam Jack Rees. Ale widać, jest absolutnie, można powiedzieć, świeży. Teraz świetnie zbił łokciem ten lewy prosty bity na korpus. Proszę, jak skontrował z odejścia lewym sierpowym Vangeka Estrada. Później jeszcze odchylił się przed ciosem Taja. Bardzo ładna akcja Juana Francisco Estrada. I to wszystko o takim wielkim spokoju. Widać, że pewny swych umiejętności jest Estrada. W 2011 roku uczestniczył w takim bokserskim reality show Campeón Azteca. Wygrał swój pierwszy pojedynek z tym obiecującym prospektem Ivanem Diazem. Później zastopował Juana Carlosa Tirado, znanego weterana. Następnie w półfinale pokonał Luisa Maya, by w finale zmierzyć się z Sanchezem Juniorem raz jeszcze. Leżał na deskach na początku tego pojedynku z Sanchezem. To był świetny pojedynek. Ostatecznie Estrada wygrał przed czasem w finałowej rundzie. To był pojedynek 10-rundowy.
2013 roku Estrada został mistrzem w wadze muszej. Pokonał występującego tu wcześniej, walczącego o pas WBA z Ukraińcem Dalakianem, Amerykanina z Hawajów Briana Villorię. No, wygrał z nim jednogłośną decyzją sędziów. Później długo bronił tego pasa. Nokautował między innymi takich pięściarzy jak Hernán Márquez. Jedno jest pewne, że Estrada potrafi boksować. Jest świetnym pięściarzem. Tylko pytanie, czy wytrzyma ten napór, siłę i nokautujące uderzenie Van Gega. Ale najpierw Van Gag musi czysto trafić. No świetny prawy, no właśnie. Uważał na ten mocny lewy Taja, ten go trafił prawym sierpem, a później chciał dokończyć lewym, ale nie dokończył. Widać, jak elastyczny w obronie jest Estrada, jak amortyzuje siłę uderzeń rywala. Estrada, żeby zdobyć tytuł mistrzowski w 2012 roku, zszedł z wagi, ale zobaczmy tą akcję. To jest właśnie ten prawy. Odchylił głowę w prawą stronę, zamortyzował uderzenie, ale to było bardzo niebezpieczne uderzenie. I jeszcze zdołał uderzyć lewym sierpowym, którym trafił Van Gecka. Tu jeszcze próbował powtórzyć akcję, jeszcze był prawy. Chciał za wszelką cenę jeszcze przypieczętować akcję mocnym lewym Wisak Silvangek, ale już tego uderzenia lewą ręką skutecznego nie wyprowadził. Wracając do walki Estrady z Romanem Gonzalesem, on zszedł z wagi muszej do junior muszej, jak powiedzieli, papierowej. I stoczył ten pojedynek, o którym mówiłem. Wspaniały. Przegrany wprawdzie jednogłośnie, ale pokazujący jego ogromne możliwości. Nie ma liczenia, tam było uderzenie nogą, stąd stracił równowagę. Wisak Silvangek widział to doskonale, Jack Rees, i świetnie ocenił. Ale po takich akcjach, kiedy będzie przepuszczał te ataki, kontrował Estrada Van Gecka, myślę, że Taj będzie się frustrował i zacznie popełniać błędy. Ale widać, jak destrukcyjne są te uderzenia, nawet jak spadają na gardę Estrady. Jak mocno bije Wisak Silvangek. Całe forum za Juanem Francisco Estradą. Ale w ringu są tylko oni dwaj. Wisak Silvangek i El Gallo Estrada. Takimi czasami krzywdy Van Gecka Estradzie nie zrobi. Widać, jak mocne nogi ma Wisak Silvangek. Z tych nóg idzie siła ciosu. Ale lewy sierpowy wyraźnie przestrzelony. Od razu poprawia lewym na dół. I długi lewy na górę, ale odległość na tyle bezpieczna, że jeszcze przy odchyleniu Estrada nie musi się takich uderzeń obawiać, ale oczywiście musi być cały czas bardzo czujny.
Natomiast widać, że nie czas jeszcze na to, by przejść do kontrataków. No, no, teraz zaczepił tym lewym, jeszcze raz poprawia Van Gek. Jeszcze jeden lewy. Próbuje kontrować, puszcza w liny Estrada Van Geka. Ale to jest runda dla pięściarza z Tajlandii. Jakby jeszcze chciał rozzłościć publiczność, która jest przeciwko niemu, Visakshil Van Gek. Tu będzie widać, jak szarpnął lewą ręką, pociągnął i rzucił na matę Van Geka Estrada. To było nieprawidłowe. Zwrócił uwagę Jack Rees, pięściarzowi z Meksyku. Atmosfera, forum Inglewood. To taka druga gala z cyklu Supermuchy. Wprawdzie były też walki w kategorii muszej, ale te dwie najbardziej oczekiwane, a więc Quadrasa z McWilliamsem Arroyo i Visakshila Van Geka, szczególnie z Estrado, są w kategorii Supermuchy. W pierwszym telewizyjnym pojedynku Filipińczyk Doni nie też szybko rozprawił się z Argentyńczykiem Juanem Carlosem Reveco i obronił pas IBF w wadze muszej. Widać wyraźnie, że słabszy fizycznie jest Estrada od Van Geka i dlatego nie ryzykuje wymian w półdystansie. Się go ograć boksersko, ale czy da radę? No to jest pytanie. Cały czas zimny, z kamienną twarzą Visakshil Van Gek. Na razie jest lepszy w tym pojedynku. Nawet nie wiem, czy jedną rundę można dać Estradzie. Ta walka toczy się pod dyktando aktualnego mistrza świata w OBC. I znów lewy. Jeszcze jeden. No, niewiele brakowało, by padł na deski po tym kolejnym lewym, bitym między rękawice, czystym, precyzyjnym ciosie Visakshila Van Geka. Jose Caballero, Alfredo León, Carmen. A co ciekawe, proszę Państwa, ten poprzedni pojedynek, w którym moim zdaniem jak najbardziej słusznie wypunktowano zwycięstwo McWilliamsa Arroyo z Carlosem Quadrasem, choć jeden sędziów punktował
Tam remis 95-95, znany amerykański dziennikarz Dan Rafael zpunktował 98-92 dla Carlosa Cuadrasa i dziwił się, że wypunktowano wygraną Arroyo. Więc też można zrozumieć postawę w narożniku Abela Sancheza, który też uważał, że Cuadras wygrywa. No ale ja zostaję przy swoim zdaniu, uważam, że Arroyo był w tej walce lepszy, był precyzyjniejszy i zasłużył na zwycięstwo. I dobrze, że sędziowie wskazali na niego jako na tego lepszego, bo moim zdaniem ta wygrana mu się należała. Siódme starcie walki Wisaksila Wangeka z Estrado. No pytanie, w którym momencie, czy w ogóle Estrada zdecyduje się na jakiś bardziej ofensywny boks, który ewentualnie mógłby mu przynieść sukces, bo na razie przegrywa. I co najwyżej jego całym sukcesem będzie to, że ewentualnie nie przegra przed czasem, ale chyba nie o to chodzi. No taka próba skontrowania, kiedy troszkę zostają nogi Wisaksila Wangeka z tyłu i wówczas skontrowanie, o tak jak teraz, prawy, lewy, to były dwa świetne uderzenia Estrady. To jest jakiś pomysł, na pewno. Tyle, że te ciosy nie robią żadnego wrażenia na pięściarzu z Tajlandii. Tak jakby Estrada bił w skałę. Mocny lewy na korpus. Teraz przestrzelony lewy na gorela, od razu ponownie akcji przez Wangeka i te dwa ciosy doszły cel. I znów lewy bezpośrednio. Prawy na korpus, poprawka lewym. I lewy sierpowy. Praca nóg na pewno na plus dla Estrady. Teraz też było ładne zejście, taki klasyczny zakrok i prawy krzyżowy, tyle że Estrada nie trafi. Teraz trafił niezbyt czysto, ale ten cios doszedł celu. Z kolei Wangek szukał takiego rozwiązania, no bardzo trudnego, bo próbował rozpocząć akcję prawym podbródkowym. Widać, że ma ciężkie ręce, że każde uderzenie Taja waży. Waży dużo. Piętnaście sekund do zakończenia siódmej rundy i znów ten prawy sierpowy kończący akcję Wisaksila Wangeka. A tam jest sporo miejsca nad lewą ręką Estrady. Jak będzie kończył takie akcje Wangek prawym sierpowym, to może w pewnym momencie posłać na deski Meksykanina. Na razie prowadzi na punkt. Myślę, że tej walki nie można inaczej punktować jak na korzyść mistrza świata. Chciał skontrować, ale spóźnił się Wisaksil Wangek. Prawie bezpośredni, najlepsza broń na Mańkuta tym razem zadziałał. Dobra akcja Estrady. Ale nawet nie próbował wykańczać akcji lewym sierpowym Estrada, co byłoby wskazane, ale wolał nie ryzykować. Walka powoli wchodzi w decydującą fazę i jeśli Estrada czegoś w tym pojedynku radykalnie nie zmieni, to przegra pojedynek.
Widać, że sporo Juan Francisco Estrada potrafi, że jest pięściarzem błyskotliwym. Teraz no niewiele brakowało, bo doszłoby jeszcze potknięcie i cios, a więc gdyby był trzeci punkt podparcia, to nie miałby wyjścia Jack Rees, musiałby liczyć Taja. Dobry, prawy, prosty Estrady. No, no, nie ma liczenia, bo to znów jest uderzenie nogą. To są te zderzenia zawodnika praworęcznego z leworęcznym, kiedy jeden stara się zablokować jakby drogę odejścia. Jakby nam tylko pokazywał nogi realizator, to byśmy to doskonale zobaczyli. Ale to jest dobra runda w wykonaniu Estrady. Chyba najlepsza jak na razie. Chociaż oczywiście jest to runda jak najbardziej wyrównana i jeszcze jest ponad minuta do jej zakończenia, więc po gongu dopiero będzie można ją oczywiście punktowo ocenić, ale lepiej zaczął boksować agresywniej Estrada. Ten prawy hak bity na korpus też skuteczny. No brakuje prądu w tym lewym sierpowym, kiedy kontruje zostawiającego nogi z tyłu Wysaksila Van Gecka Estrada. No teraz świetnie. Ale co z tego, że to była bardzo dobra akcja Estrady, bo był i lewy prosty, i był prawy sierpowy, jak nawet nie drgnął po tych uderzeniach Wysaksil Van Gecka. Ale kolejny lewy prosty Estrady dochodzi celu. Ale przyjmuje te uderzenia, Van Gecka idzie do przodu, sam też zadaje ciosy, tak jak teraz, prawy sierpowy. Na szczęście dla Estrady odchyla się w prawo, jakby z kierunkiem ciosu, umiejętnie osłabia jego moc. No i widać, że stara się przyspieszać, stara się szukać swojej szansy, ale teraz oberwał. Ostatnie sekundy tego starcia. Chyba najlepszej rundy w tym pojedynku. Rundy bardzo wyrównanej, którą można punktować w obie strony, tak mi się wydaje. Ale jeśli którąś z tych rund dotychczasowych miałbym dać Estradzie, to właśnie to. Zobaczmy. Tam wcześniej prosił się lewy sierpowy ze strony Estrady, ale troszkę spoczął na laurach. Skoncentrował się bardziej na defensywie w tej akcji Estrada, chociaż to on zainicjował atak. O właśnie, takie kontrujące akcje. Ten lewy sierpowy w momencie, kiedy atakuje i nogi zostają z tyłu Van Geckowi. To jest też, wydaje mi się, jedna z takich dobrych okazji, aby ją wykorzystać na swoją korzyść. Tylko, że trzeba uderzyć mocniej, bardziej zdecydowanie. Dziewiąte starcie pojedynku w kategorii Super Muszek. Tego stawką jest pas WBC należący do pięściarza z Tajlandii Wysaksila Van Gecka. Mistrz świata nie zmienia taktyki. Nawet nie próbuje rzucać się do jakichś szalonych ataków. Od czasu do czasu przestrzeliwuje. Nie trafia, no ale po drugiej stronie ma rywala, który naprawdę potrafi boksować, a więc trudno się dziwić, że nie wszystko Van Geckowi wychodzi. Odpowiedzi na prawy bezpośredniej Estrady był lewy bezpośredni Van Gecka. I od razu po odchyleniu, nawet przyjęcie ciosu przez Van Gecka, i od razu odpowiedź. Praktycznie na każdą akcję Estrady Van Gecka ma odpowiedź. Nie są to jakieś odpowiedzi, akcje szczególnie wyrafinowane.
dosyć proste, ale szalenie konsekwentne w tym, co robi Lisak Sylwangek. Kiedy tylko próbuje Wangek uderzyć lewym na korpus, to Estrada stara się go wyprzedzić prawym na górę. To był podwójny lewy Wangeka. Czasami pchate ciosy, kiedy nie jest dobrze ustawiony na nogach, a teraz w niebezpiecznej sytuacji znalazł się przez chwilę Estrada. Gdyby Wangek czysto trafił, to mogły być poważne problemy meksykańskiego Argayo. 25 sekund do końca 9 rundy. Nęka tymi długimi lewymi prostymi na korpus Wangek Estradę. Ale sporo też mamy ciosów zablokowanych przez Estradę i od razu z tego bloku odpowiada. Blok czy to odchylenie. Różne formy obrony stosuje Juan Francisco Estrada. No w tej drugiej fazie pojedynku lepiej boksuje Estrada, przede wszystkim bardziej zdecydowanie. No dość nerwowo w narożniku Estrady. Oni sobie zdają sprawę wszyscy, że ten pojedynek nie układa się po myśli meksykańskiego pięściarza. Oczywiście nie znamy punktacji, nawet nie ma tej punktacji pomocniczej. Nie wiemy, jak ta walka jest oceniana, ale myślę, że absolutnie na prowadzenie w tym pojedynku zasługuje i to wyraźne Lisak Sylwangek. Dziesiąte starcie. Tak spojrzałem na Twittera Dana Rafaela. Faktycznie to ósme starcie, o którym mówiłem, że jeśli jakiekolwiek, to właśnie to ósme powinien wygrać Estrada. I tak też amerykański dziennikarz wypunktował. 10-9 dla Juana Francisco Estrada. Trzy rundy do końca pojedynku. No teraz świetna akcja, bo potrójnym lewym prostym był prawy, kontrujący prawy. Ale brakuje mocy w tych uderzeniach. Musiałby wyraźnie wstrząsnąć mistrzem, aby ta szala się w jednej chwili na jego stronę przechyliła. No, zdaje się, że nie ma takich atutów w pięściach Juana Francisco Estrada. Czasami wydaje się, że to jest tak niewielka różnica. Przecież limit kategorii muszej 58, a super muszej 52 i 16 dekagramów. A jednak jest to różnica, o czym się przekonał chociażby Roman Gonzalez. Jeden i drugi bardzo zdyscyplinowany taktycznie. Estrada przede wszystkim dba o własną defensywę i dopiero na tej defensywie buduje swoje akcje ofensywne, których jest niewiele. Z kolei Lisak Sylwangek cały czas kontrolowany atak. Kilka razy trochę się podpalił i to nie wyszło mu na dobre, bo wyraźnie przestrzelił. Ale te próby, aby wciągnąć na lewą kontrę Estrady,
niespecjalnie mu wychodzą, chociażby z tego powodu, że Estrada no nie pali się do takiego ataku, bo wie, co go czeka. No i teraz z kolei dobra kontra, prawy hak na korpus bity przez Estradę. Takimi czasami może odebrać sporo oddechu rywalowi. Ewentualnie w ostatnich rundach tych mistrzowskich przypuści szturm, ależ teraz wymiana. Dwa razy trafił prawym i to dwa razy prawym trafia Wisak Silvangek Estradę. I widać, że te ciosy czuje Estrada. Dobra końcówka mistrza świata w 10. starciu. To starcie bym punktował na jego korzyść. No tak naprawdę... O, proszę Państwa, Jarrell Miller. Chłopak z Brooklynu. ...28 kwietnia w Barclays Center na Brooklynie, kiedy to Maciek Szulęcki będzie toczył walkę wieczoru z Danielem Jacobsem. W kategorii średniej Miller ma walczyć z Francuzem Diapa. Przedostatnie, 11 starcie tego pojedynku. No musiałoby się, proszę Państwa, tutaj coś niesamowitego zadziać, że tak się wyrażę, aby Estrada przechylił szare zwycięstwa na swoją korzyść. Dosyć mocno od początku tego pojedynku Wisak Silvangek zneutralizował Francisco Estradę. Poczuł chyba jego siłę Estrada, bo właściwie w żadnej fazie tego pojedynku nie zaryzykował. To już jest końcówka walki. Jeszcze półtorej minuty do zakończenia 11 starcia. A Estrada cały czas kalkuluje. Dobry lewy prosty, ale to za mało, aby ktokolwiek w tym pojedynku zdziałać. Tak jakby bał się Estrada wchodzić na linię ognia. Bo widać, że ten współczynnik nokautów 82%, te 40 wygrane przed czasem Wisak Silvangeka, to nie jest przypadek. Ale oczywiście tak boksując Estrada raczej nie przegra przed czasem. Ale tym bardziej nie wygra walki. Jeszcze 25 sekund i gong zakończy 11 starcie. A później zostaną tylko 3 minuty, aby coś zmienić. No dobra akcja, ale już przed tym drugim prawym było odchylenie. Ładne zejście z linii ciosu, ruch głową w lewą stronę Vangeka. Ale teraz trafił Estrada. Ale proszę, jakie przyspieszenie Vangeka. Kilka razy dał się trafić w końcówce Estradzie Vangek. Później próbował odpowiedzieć. Ale stanowczo za mało jak na oczekiwania, wydaje mi się, jest momentów zapalnych w tej walce.
Nothing. No water on the body. น้องมันเดินได้ตรงนี้นะไอ้ตั้งออกข้างตรงซ้ายหุกขวาออกข้างนะตรงซ้ายหุกขวาตรงซ้ายนะไม่ต้องซ้ายพอยกสุดท้ายแล้วยืดคนไทยทั้งประเทศW obu narożnikach nerwowo, nawet chyba bardziej nerwowo w narożniku Van Gerka, z uwagi na to, że tam wszyscy mają świadomość, że Van Gerk prowadzi i aby tylko jakimś głupim ciosem, na przykład takim ciosem poniżej pasa, nie za który mógłby ewentualnie zostać zdyskwalifikowany, nie zaprzepaścił szansy zwycięstwa, które wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Ostatnie 12 starcie. No i co teraz zrobi Estrada? No, widać, że nie będzie ryzykował, bo Van Gerk bije za mocno. I znów unika, ale lewy sierpowy. Myślę, że ten lewy sierpowy w momencie, kiedy właściwie w pewnym momencie wisi na swojej prawej nodze Van Gerk, byłby najlepszą bronią, gdyby ten Estrada miał naprawdę potężną bombę z lewej, gdyby ten lewy sierpowy naprawdę miał sporo prądu, to wówczas mógłby coś zmienić w tym pojedynku, ale tego nie ma. Chyba, że Van Gerk cały stworzony jest z granitu, no ale nie ma granitowych pięści. Aż teraz trafił! Dobrze! Dobry prawy Estrady. I teraz wymiana. To jest to, na co wszyscy czekali, ale jak długo trzeba było czekać na takie wymiany, aż do 12 rundy. No świetnie teraz Estrada. No myślę, że... Będzie sobie być może później pluł w brodę, że nie zaryzykował trochę wcześniej. Być może w 10 rundzie powinien tak zacząć boksować. Wytrącić ten spokój z głowy Van Gerkowi. Świetnie. Już po tych pierwszych dwóch, trzech bombach w tym 12 starciu myślałem, że nie zaryzykuje Estrada, a jednak szuka swojej szansy do końca. I znów lewy. Ta runda dla niego na pewno. 50 sekund do zakończenia. W tej rundzie, proszę Państwa, lepszy jest Estrada, co do tego nie ma wątpliwości, ale w każdej chwili może go spotkać jakaś przykra niespodzianka. Tyle, że wyraźnie zwolnił tempo Van Gerk. Teraz trafił krótkim prawym. Wraca do tej swojej ulubionej pozycji. Odchylenie i długi lewy. Tak jak teraz. Ale widać, że w tym 12 starciu, przy tym zdecydowanym ataku Estrady, dopadł go kryzys. Ale jeszcze stać go na krótką wymianę w końcówce. Jeszcze jeden lewy sierpowy. Teraz świetny lewy z kolei. Van Gerka i przerywa, proszę Państwa, bo był gong oczywiście Jack Rees. Długo musieliśmy czekać na taką wojnę. Wspaniała 12 runda. Runda dla Estrady. Ale myślę, że walka dla Visaxila Van Gerka. Ale proszę Państwa, spokojnie. Poczekamy na werdykt, aby się o tym przekonać. Juan Francisco Estrada zachowuje się tak, jakby to on wygrał. Już ten pojedynek, jakby znał werdykt. Przyjdzie nam troszkę poczekać na ogłoszenie werdyktu przez Michaela Buffera. Obaj się cieszą. Długo ten pojedynek był taką klasyczną partią bokserskich szachów, w której nie działo się nic szczególnie emocjonującego. I'm wrapped. I'm wrapped as well. You're gonna get through it now.
myślę, że Isak Silvangek nie wiem, czy może być spokojny, na pewno nie jest spokojny, natomiast jestem przekonany, że to on zasłużył na zwycięstwo. Tom Leffler. No, bardzo dobra gala, może spodziewano się trochę więcej samych nokautów, nieprawdopodobnych wojen, ale też było tutaj trochę mądrego boksu w kilku przypadkach, a więc trudno mieć tutaj jakieś szczególne pretensje. Uważam, że Arroyo bardzo dobrze zaboksował z Kwadrasem. Mietek zrobił swoje, bo rozbił Reveco, natomiast ten pojedynek, szczególnie w tej końcowej fazie, nabrał wyraźnie intensywnych barw. A za chwilę przekonamy się, kto jest mistrzem świata. After 12 rounds of super flyweight action, we go to the scorecards. A round of applause for both Juan Francisco Estrada and Tris Lotet Sorbundisa. Dave Moretti scores at 114, 114 even. 114, 114. 115, 113. To 15, 113. 117 to 111. To 17, 111. A moim zdaniem. Tak jest. Słusznie wygrał. Moim zdaniem ta punktacja 114, 114. To był ukłon w kierunku Juana Francisco Estrady i meksykańskiej publiczności w dużej mierze zasłużył na to zwycięstwo Isak Silvangek. Duże brawa dla Estrady, że tak kończył ten pojedynek, ale kto wie, być może ten werdykt byłby inny, gdyby wcześniej zaryzykował i wcześniej ruszył do ataku Estrada. To jego, proszę Państwa, trzecia porażka. Vangek broni skutecznie pasa, który wywalczył w marcu 2017 roku. Obronił go w rewanżu z Gonzalesem. Teraz z kolejnym znakomitym pięściarzem wygrywa. No, znakomity pięściarz z Tajlandii, 31-letni bohater swego kraju. Od biedy do milionów, chyba tak można powiedzieć. Jeszcze nie było milionów, bo tylko 250 tysięcy, ale być może w kolejnych pojedynkach będą. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Żegnam Państwa, Janusz.